Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś rozmawiamy o tym, że Jarosław Kaczyński szuka ofiar i planuje siłowe wprowadzenie do Sejmu na posiedzenie 11 stycznia. Kamińskiego i Wąsika. To ma być po prostu taka forma, próba doprowadzenia do, z punktu widzenia Kaczyńskiego, najlepiej w ogóle, żeby była jakaś nawet ofiara śmiertelna. Cokolwiek. Im więcej, tym lepiej. To ma po prostu, to ma, na, ma nastąpić po prostu awantura pobicia, złamania. Im brutalniej, tym lepiej. Tu nie chodzi o żadną merytorykę. Tu chodzi o to, że Kaczyński szuka wydarzenia, które obudzi jego elektorat, które ten elektorat zmobilizuje do walki na ulicach. Taktyka ryzykowna, natomiast z drugiej strony, spójrzmy prawdzie w oczy, Tomku, Kaczyński akurat rozumie, że w spokojnym rządzeniu, w spokojnym czekaniu na to, co się wydarzy, po prostu zostanie osądzony. Najpierw zostanie pozostaną mu postawione zarzuty, potem zostanie mu uchylony, znaczy najpierw zostanie to uchylony immunitet, potem postawione zarzuty, potem będzie miał procesy. Więc on po prostu do pewnego stopnia działa racjonalnie. To jest tak naprawdę, ja się przyjrzałem temu. No on nie ma innego wyjścia, tutaj nie ma wielkich szans na powodzenie tego typu akcji, przede wszystkim z uwagi na to, że od momentu świetnej akcji Sienkiewicza, kiedy wyłączył im te szczekaczki, popularność PiSu po prostu wchodzi w fazę schyłkową. On robi, co prawda, próbuje obudzić narrację ludźmi typu Woś, ludźmi typu Janecki, głosząc no, tezy no, absurdalne, drodzy Państwo, o tym, że po 2 tygodniach rządów Donalda Tuska mamy największy w historii zamordyzm i totalitaryzm. Jest zabawne, że próbuje po prostu dokładnie kropka w kropkę kopiuje argumentację, którą używaliśmy, między innymi ja z Tomkiem, przeciwko temu, co oni robili. Czyli po prostu walkę z totalitaryzmem próbuje nazwać totalitaryzmem. Śmieszne, straszne. Tomku, co mówią wiewiórki, co mówią służby, jaki jest, że tak powiem, jakie jest postrzeganie tego ataku Jarosława Kaczyńskiego, ostatniego ataku Jarosława Kaczyńskiego, ale nie wiem, czy zgodzisz się ze mną, że w sumie on nie ma innego wyjścia, żeby cokolwiek próbować zrobić. Tak, to jest jedyne wyjście, to było do przewidzenia, natomiast jest to nieudolnie robione. Widać chociażby po tym próbie odwrócenia narracji, którą już no, w jakiś sposób tak po prostu pokazuje, nie chcę powiedzieć, dekonspiruje redaktor Janecki, tu mówiłeś o tym, to jest po prostu zwykłe odwrócenie narracji, pokazanie teraz, jak oni będą działać, jaki mają pomysł, znaczy ukradzione wybory. Jest Izba Sądu, która twierdzi, że wybory były nielegalne, a i oni są tą grupą, tym rządem, którzy powinni dalej tutaj wrócić i przygotować kolejne wybory. Wskazaliby jednocześnie oczywiście jakieś też nieprawidłowości u siebie, jakieś tutaj będą na pewno jakieś kozły ofiarne oni. To tutaj, no niestety, ale chyba Ziobro sam się szykuje, bo Ziobro się wycofał i wie, co robi. Natomiast Kaczyński pozostał w latach 80., szanowni państwo. Kaczyński, jemu się wydaje, że tak funkcjonuje ulica, tak funkcjonuje ta struktura społeczna. No nie mamy jakichś olbrzymich zakładów pracy, które by się skonsolidowały i które by tutaj tak robiły. Natomiast Kaczyński nie chce robić jasiej tąkocentryzmu, ale posłuchał trochę nas i kiedyś się bardzo przeraził, jak mu tłumaczyliśmy, że kiedyś mu, mówiąc to przykładowo, na drzwiach ktoś przyniesie pod dom trupa, ponieważ on tak używa policji i to będzie dla niego coś strasznego. I on by tego chciał. I tutaj, rozumcie państwo, emeryci, ludzie tutaj, gdyby tak można było
w jaki sposób ludzi nastawić. Po pierwsze, taka pogoda. Po drugie, gdyby według niego służby porządkowe zadziałały bardzo ostro w stosunku do starych ludzi, w stosunku do ludzi, którzy tutaj siłą rzeczy wymagają opieki, a nie jakichś udziału w demonstracjach. Możecie to potraktować, szanowni państwo, rzeczywiście bardzo poważnie, naprawdę. On potrzebuje nowego mitu, a mit się tworzy na trupa. Nie chodzi o trupa tam Kaczyńskiego czy Wąsika, bo to oni będą żyć i żyć i żyć i z naciskiem na żyć, na pewno przez RZ. To będzie długo. Natomiast jeżeli chodzi o tych starszych ludzi, którzy i z emocji, i z pogody, i z przyczyn naturalnych, szanowni państwo, jeżeli gdzieś się gromadzi, szczególnie w taką pogodę, ludzi, którzy no z reguły już mają problemy zdrowotne, może być różne. Wiecie państwo, no przecież na pokazach w Radomiu lotniczych no, umarł mężczyzna. Tam jeszcze gdzieś indziej te przypadki się zdarzają. Tylko to było potraktowane normalnie. No, są ludzie i tak się dzieje. W podróży ludzie umierają, w samolotach, w samochodach. A tutaj przy tej emocji, przy tym wszystkim, chciałbym, żeby były jakieś środki techniczne zastosowane, czyli jakiś gaz, jakieś inne rzeczy. To by było dla nich świetnie. To jest, przepraszam, że tak państwu powiem, ale to jest, no wiecie państwo, co chciałem powiedzieć. To jest to, bo organizując i używając swojego aparatu jeszcze, bo on używa swojego aparatu do tego, żeby tutaj była koordynacja, to znaczy to jest wtedy, kiedy jest posiedzenie Sejmu, wtedy, kiedy był ten cyrk z Kamińskim i z Wąsikiem, ma pretekst. Bo już Czarnek zrozumiał, że trzeba przenieść, tak jak zobaczcie państwo, Kaczyński mówił o punkcie zapalnym, który musi nastąpić, jak oddawali władzę, mówił na tle żołnierzy, opowiadał. I to jest jego scenariusz. Tylko teraz ten scenariusz musi się wypełnić i jeszcze ma pretekst dotyczący Wąsika Kamińskiego. To się eskaluje wszystko. A zrozumieli jedno, bo oni rozumieją, że to jest nieuchronne, że zaczęły się audyty, zaczęło się sprawdzanie, pokazanie jest tych wielkich pieniędzy, pokazane są te wielkie pieniądze. Za chwilę, jak pójdzie dalej, to ludzie się od nich odwrócą. Dopóki jeszcze trzeba odwrócić uwagę. To jest, dopóki jeszcze nie ma tych zerojedynkowych dowodów na to, co oni robili, albo jest tego niedużo, to teraz muszą pokazać, że no, do władzy doszli bandyci, którzy, no, zwróćcie państwo na tą retorykę, no, teraz rzekomo rząd Donalda Tuska ma być jakąś huntą, to ma być jakiś przewrót. Z tych głupot w telewizji, szanowni państwo, przepraszam, nie gniewajcie się, gównoburzy, która tam się wydarzyła, gdzie biegali sobie po telewizji, jak chcieli posłowie PiSu, to tam wyszło, że jakiś jest naprawdę tak, jakby tam czołgi przyjechały. No, taka jest narracja. Parę osób pod telewizją i jakaś wojna dosłownie tam się toczy. Pani posłanka, zwichnięta ręka, no po prostu to jeszcze, państwo, to tak jakby przelała litry krwi. No tam strasznie się działo. A to po prostu no, wszedł do pokoju, i nie dał tam wejść i okupować ludziom z PiSu. Dyrektor zajmujący się ochroną w telewizji. No. Jeszcze dyrektor, który funkcjonował za czasów PiSu. Normalnie postępował, normalnie funkcjonował. Wyłączono sygnał, no bo to pułkownik Sienkiewicz miał rację, że to zrobił. Czy inaczej? Przecież nie mogli szczuć. Oni by z tego mieli kolejną szczujnię do nawoływania. Im się wydawało, że nic się nie zmieni. Oni teraz są zdziwieni, że coś się zmieniło. Myśleli, że będzie dalej. Jeszcze w marcu mamy człowieka, nazywa się Grzegorz Sroczyński. Jest to człowiek, który to jest już teraz ostatnio zobaczyłem jego tekst w obronie Centralnego Portu Komunikacyjnego, który pokazuje jasno, że jest to po prostu piarowiec tej
ekipy pisowskiej. Bo do momentu tego CPK można było mieć jakieś tam wątpliwości, natomiast to pokazuje, że on po prostu realizuje jakieś wytyczne zadania. Dlaczego to robi, jakie ma z nimi układy, to już jest kwestia dla tego specjalnego pełnomocnika. Cały czas przypominamy i apelujemy do tych ludzi, którzy nas słuchają z rządu, a trochę ich jest. Pamiętajcie o stanowisku pełnomocnika do spraw rozliczenia korupcji w mediach za rządów PiS-u. Bez tego nie jesteśmy w stanie wygrywać tej debaty w takim stopniu, w jakim powinniśmy, ponieważ symetryści dalej robią swoją robotę. Ja bym chciał zobaczyć wszystkie nagrody i zaszczyty, które spłynęły na Rafała Wosia, który dzisiaj pisze o zamordyzmie. Bo wiemy o tym, że dostawał dziesiątki tysięcy złotych z Narodowego Banku Polskiego, ale tego było więcej. Trzeba to po prostu pokazać. Podejrzewam, że te książki jego były mocno wspierane przez różne spółki Skarbu Państwa. To są rzeczy, o których Marks mówił, byt określa świadomość. Wróćmy do Jarosława Kaczyńskiego i do tego całego bajzlu. Jest w teorii gier. Ja tutaj dużo mówiłem o szachistach rosyjskich. Dlaczego szachiści rosyjscy, jak mówiliśmy, zaatakowali Ukrainę? Dlatego, że z punktu widzenia Imperium Rosyjskiego, a Rosja nie ma innej formy państwowości niż imperialnej. To jest imperium bardzo słabe, ponieważ jego siła jest oparta na broni atomowej, której zakładamy, że nie mogą zrobić użytku, ponieważ zrobienie tego oznacza przejście do etapu świata postapokaliptycznego, którego praktycznie nikt nie chce, bo wszyscy się świetnie bawią, niekoniecznie biegając ze spływami po kanałach i zastanawiając się, że tak powiem, czy jutro się uda przeżyć. Więc zostaje zarabianie pieniędzy na sprzedaży paliw, ropy, węgla, gazu, bogactw naturalnych. I nagle się okazuje, że w dosyć bardzo bliskiej przyszłości Rosji grozi plajta. Więc Rosjanie, atakując Ukrainę i próbując wejść i tak naprawdę pobierać haracz z Polski, z krajów bałtyckich, po prostu ustanowić sobie grupę klientów, którzy będą ich utrzymywać. Najprostsze z możliwych rzeczy. Z punktu widzenia bandyckiego jest to działanie ze wszech miar racjonalne. Co robi Jarosław Kaczyński? Dokonał oceny pozycji, tak jak on jest słabym szachistą, bo nie gra w szachy w ogóle, ale ja mówię, że to jest, ja mówię tutaj takim politycznym szachistą, dokonał oceny pozycji, tak jak oceniają szachiści. Ocenił, że jego pozycja jest strategicznie przegrana. Tak robią szachiści. Jeżeli oceniam moją pozycję, że dalsza normalna gra doprowadzi do mojej porażki, że jestem skazany na siedzenie w parterze, to w tym momencie następuje, tak są dobrze szachiści uczeni, że następuje próba naruszenia równowagi za wszelką cenę, nawet jeżeli ta próba będzie oznaczała moją szybszą przegraną. To i tak ona daje mi większe szanse na wywołanie po prostu jakiegoś zamętu na szachownicy. Myśl zasady, że w mętnej wodzie coś możemy się tam, czyli powstanie dynamiczna sytuacja. Pojawi się trup, który oni sobie, tak jak my, Tomek mówił, że zaniesiemy tego trupa Jarosławowi Kaczyńskiemu na Mickiewicza, tak teraz Jarosław Kaczyński szuka trupa, którego będzie mógł zanieść na ujazdowskie do kancelarii premiera. Więc będzie eskalacja. Jego problemem jest to, że w tych samych konfliktach nie ma żadnych emocji. W momencie, w którym tych trzech pacjentów, najpierw Pietrzak, potem Marek Król i na końcu Jakubiak, pojechali tym hejtem faszystowskim pod kątem po prostu, no niemal zabrakowało, bo mieliśmy ładowanie ludzi, imigrantów do baraków w obozach poniemieckich. Mieliśmy ich tatuowanie,
i mieliśmy zrównanie, to Jakub Jak, tatuowanie to Marek Król, tudzież czipowanie, Chipowanie. tak, tylko tatuowanie tańsze. Nie wiem, czy Marek Król sprawdzał, ale bo ja bym się zastanowił jednak, czy jednak czipy nie byłyby tańsze. Natomiast kwestia, ale ja rozumiem takie przywiązanie do tradycji, że jednak tatuaże się jemu chyba. No biznesmen, wiesz, Janku, biznesmen, no naprawdę tak. To jest, nie, to oczywiście proszę nam wybaczyć czarny Czy humor, ale. wiesz, do von den Bacha pisano kiedyś, że mają więcej jeńców niż amunicji, wiesz, no tak. No tak, A że to jest to jeńcy to też problem. ludność Warszawy, Tak, że to jest problem. I to wiecie Państwo, to proszę nam wybaczyć czarny humor, ale tego trudno inaczej komentować. Mamy na to jest końcu zbydlęcenie po prostu, co oni opowiadają. Marka Jakubiaka, który porównuje ludzi do odpadów. Ja się zastanawiałem trochę i doszedłem do wniosku, że to może być, jeżeli nie plan, to dyrektywa, która poszła, żeby szukać, zaostrzyć, maksymalnie zaostrzyć dyskurs. Oni robili już w 2009 roku, spotykali się w grupach ludzie, którzy służyli medialnie PiS-owi. Wiem, ponieważ będąc dyrektorem telewizyjnej agencji informacyjnej, polowałem, żeby dostać informację, gdzie jest miejsce spotkań, bo chciałem im po prostu porobić fotki. Nie udało mi się wtedy. Byli jakoś w miarę szczelni. To zwykle się dostawałem informacje już po spotkaniach. Natomiast tam się spotykali wtedy pracownicy rzepy, Polskiego Radia, w którym były jeszcze jakieś niedobitki Gazety Polskiej. Robili taki wigwam naród. To był rok 2009. Przypominam, PiS był w opozycji. To było przed wyborami do Europarlamentu i były te spotkania, na których naradzano się, w jaki sposób wspierać PiS. W jaki sposób budować narrację wspierającą. I teraz mamy tą narrację z jednej strony próba przedstawienia rządu Donalda Tuska jako instytucji totalitarnej po 2 tygodniach rządzenia. Bardzo fajne i zabawne. Natomiast do tego typu hiperbole, oni właśnie tutaj jeszcze raz, po kolejny raz wychodzi świetna akcja Sienkiewicza. Oni po prostu nie sądzili, że można z nimi zagrać w taki sam sposób, jaki oni grali. Czyli właśnie brutalnie z buta Nawet sprowadzać. winny, Janek. Łagodny. Oni by to zrobili ostrzej. Łagodny. To czy oni by to zrobili ostrzej? Tak, oni by zrobili to ostrzej. To znaczy, oni by po Oni by prostu. użyli policji po prostu na siłę, wiesz, takie Tak. lanie, pałowanie. Czy ja wiem, czy na nie połowanie. Powiem inaczej, tak. Strajk kobiet, Janku, wystarczająca ta reakcja. Rzeczywiście nie wiedziałem, że kiedyś będę musiał chwalić Dworczyka, bo Dworczyk po prostu powiedział, co wy myślicie, czołgi na kobiety? Ale to Chcecie było. wojska używać? Ale to, to, było, to, to, Tak. też jest, to też Państwu pokazuje sposób myślenia Jarosława Kaczyńskiego. Ja, to że Państwo, gdybym ja przebywał w towarzystwie, które nagle mówi o tym, że mamy jakieś tam legalne protesty, i on mówi, dobra, wyjdźmy, wyprowadźmy wojsko i skończmy te protesty, to ja bym się bardzo mocno zaczął zastanawiać, czy bardzo mocno, ja po prostu, że to nie jest jednak towarzystwo dla mnie. Oni tam na poważnie w 2020 roku Dworczyk wychodził jako ten człowiek, który musiał im tłumaczyć, Co dlaczego nie robić? wolno, nie, dlaczego nie wolno użyć w Polsce w grudniu wojska przeciwko legalnym demonstracjom z powodu. To nawet wyroku Trybunału tego Konstytucyjnego. Ale wróćmy do tego, co on teraz robi. On po prostu szuka. To znaczy, on do niego dotarło, że naturalny sposób rozwoju rzeczywistości politycznej doprowadzi do tego, że wszyscy czołowi przywódcy partii w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy wylądują przynajmniej z zarzutami. Jeżeli nie w aresztach, to przynajmniej z zarzutami. Więc będą próbowali. Dodatkowo mają sojuszników w postaci wszystkich neosędziów z naczelnego Sądu Najwyższego, tych wszystkich, którzy obrastają w zaszczyty, o których wiedzą, że zaraz je stracą. Czyli wszyscy ci ludzie, które kwalifikacje prawnicze, moralne, intelektualne nie predestynują ich do stanowisk, które obecnie piastują, ci wszyscy ludzie będą ich wspierać w tej rewolcie, w tym buncie. Będą czuli się dumni z tego, że się ich nazywa sędziami Sądu Najwyższego.
Tam są, to nie są, powiedzmy sobie, tylko i wyłącznie przegrywy, ale w dużej części są to ludzie, którzy kiedyś, bo tam przegrywy stanowią część tego środowiska, które zostało awansowane. Część są ludzie kompletnie wyzuci z moralności, co widać chociażby po sprawie tak zwanej tej grupy hejterskiej, że sędziowie, którzy byli protegowanymi szychami od Zbigniewa Ziobry, pozwalali sobie na tworzenie hejtu takiego i potem dystrybuowanie tego w mediach społecznościowych celem poniżania tych, z którymi walczyli. Po prostu straszna historia. Kompletnie oczywiście tuszowana przez prokuraturę Ziobrową. Do tej historii trzeba szybko wrócić. Ci ludzie powinni szybko nie tylko wylecieć ze stanu sędziowskiego, ale przede wszystkim dostać zarzuty. Bo ci ludzie są znani, świadkowie są znani. Dwóch sędziów z tej grupy publicznie przeprosiło za swoje zachowanie. Przyznało się do tego, że grupa istniała. Przeprosiło, że byli jej członkami, opowiedzieli, co robili. Drodzy Państwo, to jeszcze zrobili przed wyborami, bo to nie jest tak, wiecie Państwo, że ich naszło, bo to jest właśnie odwaga cywilna, że wiecie Państwo, zrobiłeś źle, idziesz i publicznie mówisz, co zrobiłeś źle i prosisz o to, żeby tego. To jest właśnie odwaga cywilna, to co zrobiło tych dwóch sędziów. Do tej sprawy trzeba wrócić. W każdym razie przywołuję to w kontekście tego, żebyście Państwo wiedzieli, kto będzie walczył razem z Jarosławem. To będą walczyć ludzie, którzy nie mają nic do stracenia. Takim człowiekiem, takimi ludźmi będą ci wszyscy, którzy tracą pracę w najbliższych tygodniach w spółkach Skarbu Państwa, którzy nagle mają jeszcze pensję po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie i wiedzą, że to za chwilę się kończy. To Eldorado. To są ludzie, dla których powrót do normalności będzie szokiem. Ja pamiętałem, kilka takich osób widziałem. Pamiętałem syna polityka, znanego człowieka, któremu to, że ojciec zdobył gigantyczną władzę w Polsce, zniszczyło życie. Zaczął zarabiać gigantyczne pieniądze nie dlatego, że sam był dobry, chociaż nie był głupi, tylko dlatego, że miał nazwisko. Że zatrudniając jego, płacąc jemu, ludzie chcieli zdobywać względy jego ojca. On nigdy w życiu nie potrafił sobie później poradzić, ponieważ wraz z odejściem wpływów politycznych ojca musiałby pracować na normalnych stanowiskach, w normalnej pracy i nie potrafił się z tego cieszyć. I to jest taka na maksymalną skalę, a tutaj mamy takich przypadków, mamy w tysiącach. Ludzi, którzy dostali coś gigantycznego. To znaczy, wyobraźcie sobie Państwo człowieka, który był dyrektorem, nie mając jakiegoś zielonego pojęcia, zarządzał ludźmi, a kompetencje jego z trudem wystarczają do tego, żeby być gdzieś szeregowym pracownikiem. Przecież taki człowiek, on uwierzył w to, że on jest warty tych 25-30 tysięcy miesięcznie i jemu Jarosław oferuje miejsce w tej chwili na barykadzie i na tym. I oni pójdą z nim, tylko że ich jest za mało. Tomku, reasumując, tu trzeba jakiejś chirurgii, neurochirurgii. Znaczy, wiadomo, jak będzie ta retoryka, że znowu zostały przywrócone barierki. Barierki będą przywrócone na czas demonstracji, tak jak się dzieje na całym świecie, przy wszystkich zgromadzeniach, w szczególności przy budynkach publicznych. I te barierki, znając życie, odjadą po tym zgromadzeniu. Tutaj, jeżeli chodzi o przebieg tych działań, po prostu ja, jeżeli mogę doradzać, a oczywiście możecie Państwo mieć swoje zdanie, ja bym po prostu nie wpuścił Kamińskiego i Wąsika do Sejmu i niech oni postoją, pokrzyczą razem z tym tłumem przed Sejmem. Broń Boże, nie wychodzić, nie polemizować z tym tłumem, po prostu nie wpuścić do Sejmu. Niech stoją, niech nagrywają, niech dyskutują, nie robić kontrdemonstracji. Pozwoli zapewnić, oczywiście, skupiłbym się na olbrzymiej pomocy medycznej. Naprawdę, zróbcie Państwo, miłościwie nam panujący już teraz, zróbcie Państwo olbrzymią pomoc medyczną. Trzeba, no niestety, ale tutaj pokażcie, że to wy dbacie o to, nie Kaczyński.
to wydbać o to. Bo rozumiem, że partia powinna chociażby wyasygnować środki na jakieś prywatne karetki, na prywatnych lekarzy, punkty porobić, bo tam będą starsi ludzie. Nie, to wiecie co? Jeżeli możecie, to zróbmy to, że pomożemy tym ludziom, nie wiem, jakieś miejsce do ogrzania się, jakieś folie przygotować, że skoro oni tego nie umieją. Po prostu służba zdrowia i tutaj te siły porządkowe muszą być ukierunkowane na pomoc tym ludziom, którzy zostali tam wyciągnięci. To jest najlepsze. No i nikt nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wychodzić z Sejmu i dyskutować z tłumem. Bo to dla nich jest najlepsze. Niech se pokrzyczą to, co mają krzyczeć. Pokazać to, sfilmować. Oni robią to celowo, że robią to o godzinie 16. Zaraz się zrobi ciemno. Wtedy już nie widać tej spektakularnej porażki, bo z biegiem czasu ludzie jednak mają tendencję, że się rozchodzą. Także przeżyć to spokojnie i pokazać siłę państwa. No chyba, jak ja nie jestem sądem i nie mogę niczego mówić. Gdyby tak się zdarzyło, że Wąsik zostanie Kamiński wcześniej już doprowadzony do więzienia, to moim zdaniem demonstracja pod Białymstokiem jest dużo lepsza niż demonstracja pod Sejmem. Naprawdę. Powiem jeszcze, Tomku, powiedzmy To sobie. już taka, to już ja, szanowni państwo, ja przepraszam was, ale ja mam takie radykalne poglądy. To jakie radykalne? Ja powiem szczerze, nie ma żadnych przeciwwskazań. Ani Wąsik, ani Kamiński nie złożyli wniosku o doręczenie kary. Kwestia mandatu poselskiego i jego wygaszania nie ma żadnego wpływu. Żadnego, drodzy państwo, nie ma wpływu na to, czy oni trafią do więzienia, czy nie. W tamtym wypadku jeden ze skazanych złożył wniosek, już nie wiem jakie tam były u tego, ale tam były chyba obaj, wnioskowali z uwagi na tak zwane drastyczne pogorszenie warunków życia rodziny i tym podobne rzeczy. I dlatego dostali gdzieś tam odroczenie w tej sprawie, ponieważ prokuratura, to jest zabawne, ponieważ prokuratura w tej sprawie występuje po stronie skazanych, to nie będzie tutaj apelacji. Nie wiem, czy będą apelować pełnomocnicy, bo tak to jest zabawne, bo rolę oskarżyciela w tej sprawie pełni Roman Giertych i Jacek Dibuła wspólnie, bo oni tam występują jako pełnomocnicy rodziny Andrzeja Leppera, który był oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie. Czyli ponieważ państwowy oskarżyciel przeszedł na stronę obrony, to pełnomocnicy oskarżyciela posiłkowego, czyli właśnie prawnicy Giertych i Dybuła, pilnują interesów pokrzywdzonych w ten sposób. Nie wiem, czy będą składać wnioski, żeby jednak tą karę tam, bo tutaj pełna koncentracja jest na tych dwóch panach, na Wąsiku i Kamińskim, natomiast mamy dwóch funkcjonariuszy, którzy mają rok do odsiedzenia. To jest przestroga dla wszystkich tych, którzy łamali prawo z rządów PiS-u, że wcześniej czy później tłumaczenia pod hasłem ja tylko wykonywałem Oni rozkazy. złożyli pismo o odroczenie. Oni Tak, złożyli. znaczy oni mają większą świadomość prawa. Mówię o postku i brędu. Złożyli i to jest zgodne z prawem. Tak, Sąd nie, czy czeka. to jest kwestia, ja nie znam w tej chwili tych przepisów, bo oni mają rok więzienia, to zdaje się, nie wiem, czy to przypadkiem roku nie można na bransoletkach zamieniać, czyli na tak zwanym domowym, znaczy jak one się nazywają, ograniczenie A tu wolności. się dzieje wszystko zgodnie z procedurami, z prawem. To tak jest normalnie. Tu nie można powiedzieć tak. To jest tego typu rzecz. W każdym razie Jarosław Kaczyński w tym wypadku działa bardzo racjonalnie. Ten jego próba zaostrzenia jest racjonalną próbą wyjścia z sytuacji, w której jego wpływy zaczną bardzo mocno topnieć. Wybory samorządowe nigdy nie były łatwe dla PiS-u. Wybory samorządowe w sytuacji, w której nie mają służb, nie mają, czy coś tam jeszcze im kapie z tych służb, ale to już coraz mniej, a my dopilnujemy. Pomożemy. Dostaliśmy ksywę nową, drodzy państwo, że jesteśmy Biurem Spraw Wewnętrznych na wychodźstwie, Migracji. uchodźstwie, na emigracji. W sumie nazywano nas gorzej. Może być i tak. To ładnie teraz, to ładnie. Więc my staramy się pomagać po prostu w naszych skromnych możliwościach.
Więc, szanowni państwo, historia na weekend to jest w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Sporo ciekawych tekstów. O marszałkowej mówiłem ostatnio, o rewolucji Kolta też mówiłem. O KGB, które inwigilowało, ale też wykorzystywało ruchy hipisowskie. Warto przeczytać tego, o tym nie ma na okładce. To jest bardzo ciekawy materiał. Zagadka podziału Irlandii. Dlaczego Szmaragdowa Wyspa nie jest jednym krajem? No właśnie. Dlaczego część tej wyspy należy do Wielkiej Brytanii? Kiedyś był z tego gigantyczna problem, walka irlandzkiej armii republikańskiej. Teraz jest od kilkudziesięciu lat spokój. Skąd to się wzięło? Tutaj jest wszystko wytłumaczone. Historia na weekend, w dobrych kioskach, w dobrych empikach. No i zatem. Wąsik, a ty się wkurzysz znowu, bo jak widzisz, no, nie masz przyjaciół, ludzie się nie lubią. Te twoje mrzonki, że ewentualnie jakbyś poszedł siedzieć, jesteś gotowy, Polska świeci by upomni, to ty mówisz to po rozmowach z niektórymi posłami, to co żeście wymyślili, że teraz w więzieniach będą kontrole poselskie u ciebie, u Kamińskiego, że codziennie będzie przychodził poseł i będzie, rozumiesz, tam kontrolował, a ty w związku z czym będziesz po VIP-owsku traktowany. Wiesz co, wydaje mi się, że to nie przejdzie. To nie jest tak, że jeszcze posłowie PiS-u mogą dezorganizować pracę więziennictwa. Są od tego odpowiednie służby, można to zrobić, ale że któryś będzie wbiegał do więzienia, do ciebie, do celi w ciągu 5 minut codziennie z legitymacją i będziecie tam robili jakieś, rozumiesz, nie wiem, jakieś jasełka i cyrki. Nie wierz w to, bo to się szybko skończy. Bo to nie jest racjonalne, to nie jest tak, że będziecie siedzieli tak jak w telewizji, będziecie mieli klub dyskusyjny i tam będziecie się kontrolować chyba strażników więziennych, którzy wchodzą. To są wasze mrzonki. Będzie działało prawo. Pamiętaj, dura lex, sed lex. No To jest właśnie. prawo. Przeżyj to. Wszystkich ty odsyłałeś do tego i No mówiłeś, jak właśnie. musi być twardo. Musi No być właśnie. normalnie. A jest twardo i miękko, normalnie, Ale to jak jest wszyscy. spokojnie, ale spokojnie, Maciek, bo wiesz, że my się dopiero z Tomkiem rozpędzamy. Nawet ostatnio się zdziwiliśmy, że czujemy się trochę tak jak supermeni, którym pozdejmowano te kajdanki z kryptonitu. I tak sobie latamy, latamy. Trochę się nacieszyliśmy tym lataniem, a teraz bierzemy się już bardziej do pracy. I wracając do właśnie pracy. Przypomnijmy nowemu kierownictwu, bo kiedyś wspominaliśmy o to, ale to jest bardzo fajny projekt, który nowe kierownictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie się mogło dużo dowiedzieć, w jaki sposób się wyprowadzało przez poprzednie 8 lat pieniądze. Projekt się nazywa ROTOR. To wieloletni zespół pseudoprojektów robionych niby przez pion informatyczny, ale służących do dojenia kasy na tak zwane badania naukowe, prototypy urządzeń lub oprogramowania, z których, uwaga, większość kończyło się niepowodzeniem. I jedynym tak naprawdę efektem działania rotoru to jest gruba kasa, którą wyprowadzono do kieszeni decydentów pionu informatycznego, do pionu techniki oraz wybranych funkcjonariuszy, którzy doili pieniądze. Przede wszystkim zwracamy uwagę, aby w rotorze poszukać wieloletnich projektów w toku i zobaczyć, ile pieniędzy. To oczywiście już wszyscy przecież wiedzą, więc posłużymy się znowu naszą ukochaną ksywką. Oczywiście największe zasługi spadają na słynnego Łojanta, czyli towarzysza, który tam teraz sobie jest w zasobie szefa. Natomiast on, poprosić go, żeby opowiedział, to niech się przyzwyczaja do tego, że będzie dużo opowiadał, niech opowie o tych projektach. Sprawdźcie, ile pieniędzy tam poszło. To są gigantyczne pieniądze, które wyszły na rotor. Rotor to jest naprawdę kopalnia pieniędzy. Tuż przed zmianą warty do archiwów wyrzucono dużo kwitów też w sprawie rotora.
próbowano to chować. Myślano o takich przypadkowych zniszczeniach, no, tak jak na przykład się spaliła słynna jaskółka w Służbie Ochrony Państwa. Też byśmy polecili, żeby zwrócić uwagę na ten incydent, o tym, że się spalił wóz techniki. To była taka sprawa. W garażach się spalił. I to jest lipiec 2023 roku. Powiedzmy sobie, nie mamy tutaj wielu konkretów, ale nasza wieloletnia intuicja, tudzież doświadczone wiewiórki twierdzą, że to się nie całkiem spaliło. Straż pożarna ma materiał zdjęciowy. Tak No jakby tak właśnie, poszukać. sprawdźcie, co się spaliło. W każdym razie mamy tam paru dyrektorów, macherów, którzy byli zaangażowani w dojenie kasy z rotora i późniejsze zacieranie śladów. Jeżeli będzie potrzeba, to podrzucimy konkrety, ale może tak, bo tak to czasami się trochę wstydzimy, żeby tak z grubej rury, tak przy tylu ludziach, co słuchają, więc wydaje nam się, że tam jest dużo osób, które chętnie porozmawia i opowie, jak to z tym rotorem było. Szanowni Państwo, do zobaczenia.